Christie, opowiadania z paną Marple. Tragedia w Boże Narodzenie. Składam protest, powiedział Sir Henry, powiódł wzrokiem po zebranych, mrugając lekko oczami. Pułkownik Bountry siedział wygodnie rozparty w fotelu przy kominku, z wyciągniętymi nogami, z zasępioną miną oficera, który dostrzegł niedbalstwo w kroku defiladowym swych żołnierzy. Pani Bountry ukradkiem przeglądała katalog sadzonek, który nadszedł popołudniową pocztą. Doktor Lloyd z niekłamaną admiracją wpatrywał się w Jane Hellier, a urocza aktorka pochłonięta była oglądaniem swych paznokci pociągniętych różowym lakierem. Jedynie starsza pani, panna Marple, wyprostowana jak struna na krześle, spojrzała z uwagą na komisarza swymi bladoniebieskimi oczami i odpowiedziała na jego żartobliwe oświadczenie. Protest? Tak, i to najzupełniej słuszny. Protestuję w imieniu przedstawicieli mojej płci. Wysłuchaliśmy dziś wieczorem trzech historii i zostały one opowiedziane przez mężczyzn. Oskarżam więc panie, że nie wywiązują się ze wspólnego zadania, bo żadna z nich dotychczas nie wzięła czynnego udziału. Och, jak pan może tak mówić? Przerwała z oburzeniem w głosie pani Bountry. Przecież słuchałyśmy z największą uwagą i za każdym razem wypowiadałyśmy swoje zdanie. A poza tym jesteśmy kobietami, więc oddałyśmy pierwszeństwo płci męskiej i z własnej woli usunęłyśmy się na drugi plan. Świetny wybieg, ale tym razem na nic się nie zda, odparował Sir Henry. Przecież w baśniach z Tysiąca Jednej Nocy kobieta właśnie bawi wszystkich swymi opowiadaniami. Zaczynaj więc, Szeherezado. To znaczy ja? Zdumiała się pani Bountry. Ależ ja nie znam żadnych zagadek ani tajemniczych spraw kryminalnych. Nie upieraj się bynajmniej przy sprawie kryminalnej. Nie dawał się zbić z tropu komisarz. Jestem jednak pewien, że każda z pań ma w zanadrzu jakąś tajemnicę. Panno Marple, śmiało. Życie w St. Mary Mead z pewnością dostarczy jakiejś zagadki. Może niewinnie posądzona służąca lub tajemnicze wydarzenia na zebraniach towarzyskich opieki nad matkami. Starsza pani potrząsnęła z powątpiewaniem głową. Nie sądzę, by takie sprawy mogły pana zainteresować, Sir Henry. Pewnie, że zdarzają się często zagadkowe wypadki, jak z paczkowanymi krewetkami na przykład, które zniknęły w niepojęty sposób, ale zostało to prędko wyjaśnione. Tajemnicze ich zniknięcie okazało się tak pospolite, że na pewno nie zainteresowałoby nikogo w takim stopniu jak poprzednie historie. Choć i ten wypadek rzucił pewne światło na ludzką naturę. Och, nauczyłem się od pani, jak bardzo należy ją kochać. Z ponurą kpiną rzucił komisarz. A może pani coś opowie panno Hellier? Zwrócił się pułkownik Bountry do mojej aktorki. Z pewnością miała pani sporo interesujących doświadczeń. Na pewno, z przekonaniem dodał dr Lloyd. Ja? Zdziwiła się czy. To znaczy, ja miałabym powiedzieć o czymś, co mi się przydarzyło? Lub komuś z pani przyjaciół, poddał komisarz. Och, wątpię, czy kiedykolwiek coś takiego mi się przytrafiło, to znaczy coś zagadkowego, powiedziała Jane z wahaniem. Kwiaty, liściki, owszem, ale to po prostu od mężczyzn, prawda? Nie wiem, zawiesiła głos, jakby coś sobie przypominając i zamyśliła się głęboko. Cóż, widzę, że jednak usłyszymy o tych krewetkach, zdecydował Sir Henry. Proszę zaczynać, panno Marple. Żartuje pan jak zwykle, Sir Henry. Krewetki to przecież zupełny drobiazg, ale przypomniała mi się inna historia, a właściwie coś o wiele poważniejszego, bo można to nazwać tragedią. W pewnym sensie byłam w to zamieszana i za to, co zrobiłam, nie gnębiły mnie nigdy wyrzuty sumienia. W ogóle żadne. Ale to nie wydarzyło się w St. Mary Mead. Cóż za rozczarowanie, zażartował Sir Henry. Zniosę to jakoś jednak. Od razu wiedziałem, że nie na próżno mogę na panią liczyć. Usadowił się wygodniej, by nic nie przeszkadzało mu w słuchaniu. Panna Marple zalumieniła się lekko. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko składnie opowiedzieć, zaczęła niespokojnie. Boję się, że z czasem robię się coraz bardziej nudna. Człowiek zbacza z tematu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. A poza tym tak trudno zebrać wszystkie fakty i podać je w uporządkowany sposób. Musicie mi państwo wybaczyć, jeśli coś poplączę w opowiadaniu. To wydarzyło się bardzo dawno temu. Jak już wspomniałam, historia ta nie jest związana z St. Mary Mead. Konkretnie miejscem tych zdarzeń był zakład wodoleczniczy. To znaczy morskie uzdrowisko? Zdziwiła się Jane, szeroko otwierając oczy. Nie możesz go znać, kochanie, wyjaśniając powiedziała pani Bountry, a jej mąż wtrącił z nietajoną pasją. Wstrętne miejsce, po prostu obrzydliwe. Każą ci wstawać wcześniej rano i pić tę okropną wodę. I te stada starych bab, siedzących dosłownie wszędzie. A ta jest złośliwa paplanina. Boże, gdy tylko wspomnę. Ależ Arturze,
próbowały uspokoić zburzonego męża pani Bantry. Przecież pobyt tam dobrze ci zrobił. Te staruchy nie zostawiły na nikim suchej nitki, grzmiał dalej pułkownik. Niestety ma pan zupełną rację, poparła go panna Marple. Ja sama, droga panno Marple, ani przez chwilę nie miałam na myśli, wykrzyknął zmieszany i poruszony swym nietaktem pułkownik. Starsza pani powstrzymała go ruchem ręki, a policzki jej oblał silny rumieniec. To szczera prawda, pułkowniku Bantry. Powinna była powiedzieć o tym na samym początku. Niech zbiorę myśli. Tak, plotkowały rzeczywiście co niemiara. Ludzie, zwłaszcza młodzi, bardzo się tym gorszą. Na przykład mój siostrzeniec, który pisze książki, i to chyba niezłe. Zawsze twierdzi, że to po prostu niemoralne, gdy mówi się źle o ludziach, nie znając ich dobrze. Ale ja uważam, że młodzi biorą rzeczy bardzo powierzchownie. Nie zwracają należytej uwagi na fakty. A tymczasem powiedzenie w każdej plotce jest coś z prawdy ma swoje uzasadnienie. Gdyby zastanowili się nad tym czasem, doszliby wkrótce do wniosku, że sprawdza się to w 90 przypadkach na 100. Dlatego właśnie plotki tak bardzo irytują ludzi. Och, intuicja, zbrodnia, mruknął pod nosem komisarz. Wcale nie. Do wszystkiego dochodzi się poprzez doświadczenie i obserwację życia. Słyszałam swego czasu, że egiptolodzy, kierując się wyczuciem, potrafią na oko rozpoznać, czy rzadki owad jest autentycznym okazem sprzed wieków, czy tylko imitacją zrobioną współcześnie w Birmingham. Nie zawsze potrafią to naukowo udowodnić, po prostu wiedzą, bo całe życie zajmowali się tym. Podaję ten przykład, by wyjaśnić, co mam na myśli, choć pewnie znowu mówię niezbyt jasno. Te nieznośne plotkary, jak nazywa je mój siostrzeniec, mają mnóstwo wolnego czasu i nie przepuszczą żadnej sprawie, która dotyczy innych ludzi. Ale sądzę, że śmiało można je nazwać również znawczynami tematu. Dzisiejsza młodzież rozmawia zupełnie swobodnie na tematy, które były tabu w czasach mojej młodości, a przecież ich znajomość życia jest ogromnie ograniczona. Są bardzo łatwowierni, w gruncie rzeczy wierzą wszystkim i we wszystko, co im się powie. A gdy chce się ich przestrzec, nawet w najoględniejszy sposób, od razu obruszają się i nazywają cię wiktoriańskim przeżytkiem, który wylewa z siebie słowa niczym nieszczelny kran wodą. Wszystko dobrze, ale co można chcieć od kranu? Zdawał się nie rozumieć Sir Henry. Ano właśnie, odparła z mocą panna Marple. Toż to najbardziej pożyteczne urządzenie w domu, choć rzeczywiście mało efektowne. Jak każdy człowiek i ja mam swoje przeczucia, choć często są wyśmiewane przez ludzi, którzy ranią mnie nieprzemyślanymi uwagami. Wiem, że mężczyźni nie bardzo interesują się domowymi sprawami, ale muszę tu wspomnieć o mojej służącej Ethel. To miła dziewczyna jest wzbudzająca na pierwszy rzut oka zaufanie. A jednak gdy tylko ją zobaczyłam, coś mnie tknęło, bo przypomniało mi bardzo Annie Webb i służącą pani Brood. Wiedziałam, że gdy nawinie się okazja, prędko zapomnę o zasadzie moje twoje. Miesiąc temu zwolniłam ją i dałam jej godziwe referencje, ale prywatnie ostrzegłam panią Edward, że niezbyt można jej ufać. Raymond, mój siostrzeniec, rozgniewał się na mnie okropnie i powiedział, że nigdy dotąd nie spotkał się z podobną niegodziwością. I cóż powiecie państwo? Przyjęła ją na służbę pani Ashton, której nie znałam osobiście i nie ostrzegłam przed tą małą. A ona zniknęła pewnej nocy wraz z biżuterią pani Ashton i ślad po niej zaginął. Panna Marple urwała na chwilę, by zaczerpnąć powietrza, po czym ciągnęła dalej. Możecie państwo uznać, że ta historia niewiele ma wspólnego z wypadkami w uzdrowisku Kingston Spa, ale tylko na pozór. Wyjaśnia bowiem, dlaczego nie miałam żadnej wątpliwości, że Sander chce zabić swoją żonę, gdy tylko ujrzałam ich razem. Co takiego? Nie dowierzał swym uszom Sir Henry. Ano tak, byłam tego absolutnie pewna, rzekła panna Marple, zwracając się w stronę komisarza. Pan Sanders był postawnym, przystojnym mężczyzną, a jego twarz zawsze uśmiechnięta zjednywała mu przyjaciół niemal natychmiast. Nikt nie był bardziej czuły i troskliwy dla żony niż on, ale ja wiedziałam. Chciał ją zabić. Ależ droga panno Marple. Wiem, wiem. To samo powiedziałby mój siostrzeniec. Nie masz przecież żadnego powodu tak sądzić. Ja pamiętam jedynie... Jednak doskonale przypadek Waltera Honsa, który szedł z żoną na spacer, a ona wpadła do rzeki i utopiła się. Kto podjął ubezpieczenie na życie po jej śmierci? Mąż. To nie jedyny wypadek tego typu, jaki znam, a winowajcy chodzą nadal bezkarnie po ziemi. A to, co wydarzyło się w Szwajcarii, ostrzegałam tę kobietę, by nie jechała tam z mężem, a w każdym razie, żeby unikała górskich wycieczek. Rozgniewała się na mnie, a potem wyśmiała, że taka starucha jak ja może mówić podobne bzdury o jej harem.
No i zdarzył się śmiertelny wypadek, a jej Harry zażywa szczęścia z inną kobietą. Ale cóż więcej mogłam zrobić? Wiedziałam, że tak będzie, choć nie miałam na to dowodu. Och, panno Marple, nie sądzi pani chyba, wyjąkała pani Boundary. Droga pani, takie rzeczy są naprawdę na porządku dziennym. I to mężczyźni częściej ulegają pokusie, by załatwić swoje sprawy za pomocą tak zwanych wypadków. Są silniejsi od nas fizycznie, jest więc im łatwiej. Tak samo było z Sandersami. Pierwszy raz próbował ją zabić w autobusie. Był przepełniony, musiałam więc wejść na piętro. Jechaliśmy tam wszyscy troje, aż nagle Sander stracił równowagę i zatoczył się wprost na żonę, która spadła po stromych, żelaznych schodach. Na szczęście zdołał ją pochwycić konduktor, młody, silny mężczyzna, gdyż z całą pewnością byłaby się zabiła. No to chyba naprawdę był nieszczęśliwy wypadek. Ha, na pewno tak miało wyglądać. Tylko, że sam Sanders mówił mi pewnego razu, że służył w marynarce, a marynarz przyzwyczajony do silnego, niekiedy kołysania statku, nie traci nagle równowagi w autobusie. Zwłaszcza, gdy taka stara kobieta jak ja zdoła utrzymać się na nogach. Tego mi nikt nie wmówi. W każdym razie możemy przyjąć, że wtedy uzyskała pani pewność co do jego niecnych zamiarów, zdecydował komisarz. Starsza pani skinęła potakująco głową. Moje słuszne podejrzenia potwierdził następny wypadek, tym razem podczas przechodzenia przez ulicę. Niech mi pan jednak powie, Sir Henry, co mogłam zrobić? Na moich oczach usiłowano zamordować nieświadomą niebezpieczeństwa istotę, która na domiar złego zdawała się bardzo kochać swego męża, potencjalnego zabójcę. Kochana pani, to wprost nie do wary, przyznał komisarz. Pan także, jak wielu ludzi w dzisiejszych czasach, boi się spojrzeć faktom prosto w oczy. Woli pan myśleć, że takie rzeczy są nie do pojęcia, ale rzeczywistości nie można zmienić i nic na to się nie poradzi. Czułem się jak pochwycona w sidła. Nie mogłam pójść na policję, bo i z czym? Z przeczuciami. Nie było też sensu ostrzegać tej kobiety, bo była wprost ślepo zapatrzona w swego męża. Jedynym wyjściem było dowiedzieć się o nich możliwie jak najwięcej. Wieczory przy kominku i robocie na drutach stwarzały ku temu świetne okazje. Pani Sanders, miała na imię Gladys, wyszła za mąż chyba niedawno, bo bardzo chętnie opowiadała o sobie i mężu. Miał jakieś posiadłości i utrzymywali się z odsetek. Wiodło im się całkiem nieźle, choć ostatnio borykali się z trudnościami finansowymi. Żaliła się również, że nie ma dostępu do pieniędzy z kapitału męża. Wyglądało na to, że ktoś mądrze wszystko to sobie ułożył. Poza tym zaraz po ślubie ubezpieczyli się wzajemnie na siebie. Wzruszające. Te trudności z pieniędzmi były tymczasowe. Wierzyła, że jej mąż wyjdzie w końcu z kłopotów. Tymczasem nie mogli sobie pozwolić na zbędne wydatki, dlatego wynajęli pokój na najwyższym piętrze, gdzie mieszkała służba. Nie było tam zbyt wygodnie. Łatwo można było spowodować pożar. Dobrze, choć że tuż za oknem biegły schody przeciwpożarowe. Delikatnie zapytałam, czy mają balkon w pokoju. To stwarzało dla niej niebezpieczeństwo. Sami wiecie, wystarczy jedno pchnięcie. Balkon był, a ja wymogłam na niej obietnicę, że nigdy na niego nie wyjdzie. Powiedziałam, że miałam proroczy sen. Wywarło to na niej odpowiednie wrażenie. Czasem wiele można zdziałać, posługując się przesądami. Byłam miłą kobietą, bladej cerze, niesfornych włosach, upiętych węzeł na karku. A jej wypowiedzi zdradzały, że była bardzo łatwowierna. W swej naiwności powtórzyła naszą rozmowę mężowi, a ja przechwyciłam raz czy dwa jego spojrzenie, jakby mnie obrzucił, jakim mnie obrzucił. On nie był naiwny. Widziałam to po wyrazie jego oczu, a poza tym wiedział, że byłam świadkiem tego wypadku w autobusie. Martwiłam się tym bardzo, ogromnie martwiłam, bo zupełnie nie wiedziałam, jak powstrzymać go od zbrodniczych zamiarów, ani jak zapobiec dalszym tego typu wypadkom. Mogłam ustrzec tę kobietę przed śmiercią w uzdrowisku, jeśli dałabym mu do zrozumienia, że go podejrzewam. Ale wskurałabym tylko tyle, że odłożyłby swój plan zbrodni na później. Nie. Coraz bardziej nabierałam przekonania, że jedynym wyjściem to śmiałe schwytanie go na gorącym uczynku, gdy będzie szykował się do morderstwa. Gdyby udało mi się stworzyć dogodną dla jego planu sytuację i przyłapać go, wtedy wpadłbym w zastawioną pułapkę, a ona musiałaby spojrzeć prawdzie w oczy, mimo że na pewno przeżyłaby ogromny wstrząs. Dech mi wprost zapiera, wyrzucił z siebie dr Lloyd. Cóż mogła pani wymyślić? Coś by się znalazło, odparła niewzruszenie panna Marple. Ale on mnie przechytrzył. Uderzył niemal natychmiast. Wiedział, że go podejrzewam, więc nie czekał, aż zyskam na czasie. Wiedział też, że nie może już liczyć na wypadek. Sprawił więc, że było to morderstwo. Wśród zebranych w saloniku pani Boundary rozległ się szmer grozy. Panna Marple pokiwała głową, a jej usta zacisnęły się surowo.
Obawiam się, że powiedziałam o tym zbyt raptownie. Postaram się podać więcej szczegółów. Myśli, że to jednak się stało, wciąż mnie gnębi. Ciągle wydaje mi się, że można było jakoś temu zapobiec, ale opatrzność wie lepiej, co robi. Musiałam się więc podać, choć naprawdę zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Niedługo przed śmiercią pani Sanders wszyscy z nas czuli, że nieszczęście wisi w powietrzu. To było nienamacalne, a jednak ciążyło jak ołów. Zapowiedź tragedii. Zaczęło się od George'a, chłopca hotelowego. Pracował tam od 4 lat i znał wszystkich stałych gości. Dostał zapalenie oskrzeli, potem wywiązało się zapalenie płuc i po 4 dniach już nie żył. Straszne. To był cios dla wszystkich. I to na 4 dni przed Bożym Narodzeniem. Potem pokojówka, bardzo miła dziewczyna, skaleczyła się w palec. Przyszło zakażenie i zmarła 24 godziny później. Pamiętam, że siedziałam w bawialni razem z panną Trollope i panią Carpenter, którą jak złą wróżkę bawiło przepowiadanie okropności. Wiecie, jak to jest. Zapamiętajcie moje słowa, rzekła. To jeszcze nie koniec. Znacie to powiedzenie? Do 3 razy sztuka. Wiele razy mi się to sprawdziło. Umrze ktoś jeszcze, jestem pewna. I to niedługo, do 3 razy sztuka. Gdy tak mówiła, kiwając głową i pobrzękując drutami, spojrzałam w kierunku drzwi. Stał tam Sanders i patrzył na panią Carpenter. Nie panował nad twarzą, a ja przechwyciłam wyraz jego oczu. Aż do ostatniego dnia życia będą wierzyć, że złowróżebne słowa, jakie padły w tym pokoju, nasunęły mu pomysł zbrodni. Widziałam prawie, że jego umysł zaczął gorączkowo pracować. Po chwili wszedł do pokoju i przyłączył się do nas, obdarzając swym czarującym uśmiechem. – Czy kupi coś dla pani w Kingston? – zapytał. – Wybieram się tam właśnie. Postał przy nas przez chwilę, bawiąc rozmową i śmiejąc się beztrosko, po czym wyszedł. Jak już mówiłam, myśl o pani Sanders nie dawała mi spokoju. Zapytałam więc wprost. – Gdzie jest pani Sanders? Czy widział ją ktoś z państwa? Pani Trollope odparła, że wybrała się do znajomych na brydża, więc uspokoiłam się nieco. Około 30 minut później poszłam na górę do swego pokoju. Po drodze spotkałam na schodach doktora Colesa i poradziłam się go w sprawie reumatyzmu, który trochę mi dokuczał. Weszliśmy do mojego pokoju i doktor w zaufaniu powiedział mi o śmierci pokojówki. Dyrektor hotelu trzymał to w tajemnicy przed gośćmi, prosił więc mnie o dyskrecję. Oczywiście nie powiedziałam mu, że jest to już tajemnicą publiczną i że rozmawiałyśmy na ten właśnie temat przed ostatnią godziną. Takie wydarzenia rozchodzą się natychmiast i on powinien o tym wiedzieć, ale dr Coles był bardzo prostoduszym człowiekiem, wierzącym we wszystko bez zastrzeżeń. Dlatego to, co powiedział na końcu, po prostu mnie zelektryzowało. Oznajmił bowiem, że musi zajrzeć do pani Sanders, gdyż jej mąż prosił go o to przed wyjazdem. Wydawało mu się, że coś jej dolega, może niestrawność. A przecież tego samego dnia Gladys Sanders powiedziała mi, że z jednym przynajmniej nie ma kłopotu, ma po prostu wspaniałe trawienie. Nie dziwcie się więc, że moje podejrzenia wróciły znowu z całą mocą. Szykował coś, ale co? Doktor Coles wyszedł ode mnie tak nagle, że nie zdążyłam się zdecydować, czy powiedzieć mu o tym, czy nie. Zresztą, gdybym nawet podzieliła się mymi spostrzeżeniami, czy uwierzyłby? Wyszłam z pokoju i prawie natychmiast spotkałam Sandersa. Schodził na dół. Ubrany był do wyjścia i ponownie zapytał mnie, czy nie potrzebuję czegoś z miasta. Starałam się z całych sił, by zachować się uprzejmie w stosunku do tego człowieka. Weszłam do saloniku i zamówiłam herbatę. Było 5:30, jak zauważyłam. Muszę teraz zebrać myśli, by powiedzieć dokładnie, co było potem. Za 6:15 siedziałam jeszcze na dole, gdy wszedł Sanders w towarzystwie 2 mężczyzn. Wszyscy zdawali się pod dobrą datą. Zostawił ich i podszedł do mnie i panny Trollope. Wyjaśnił, że chciałby się nas poradzić w pewnej sprawie. Kupił właśnie wieczorową torebkę dla żony i chciał uzyskać od nas potwierdzenie, że jest to odpowiedni prezent na gwiazdkę. Widzicie, panie, jestem niezbyt obeznany, jeśli idzie o kobiece drobiazgi. Wiele lat spędziłem na morzu, cóż, więc mogę o tym wiedzieć. Będę bardzo panią wdzięczny, jeśli zechcecie rzucić okiem na tę torebkę, czy będzie dobra. Przystałyśmy na to z ochotą i poszłyśmy za nim na górę do ich pokoju, gdyż nie chciał znosić jej na dół w obawie, że lada moment może wrócić jako żona. Do końca życia nie zapomnę chwili, gdy Sanders otworzył drzwi i wprowadził nas do sypialni. Zapalił światło i naszym oczom ukazał się przerażający widok. Pani Sanders leżała twarzą zwróconą do podłogi, martwa. Podbiegłam pierwsza. Uklękłam przy niej i wzięłam za rękę, by zbadać puls.
Było za późno na jakikolwiek ratunek. Ręka była zimna jak lód i zupełnie sztywna. Tuż przy głowie spostrzegłam woreczek napełniony piaskiem, narzędzie zbrodni. Panna Trollope zaczęła niemądrze zawodzić i jęczeć, trzymając się oburącz za głowę. Sanders krzyknął: moja żona! I rzucił się w jej kierunku, ale powstrzymałam go, zasłaniając sobą ciało. Byłam pewna, że to jego sprawka. Nie chciałam więc dopuścić, by podchodził blisko. Może chciał schować lub wziąć jakiś drobiazg, który mógłby naprowadzić na jego ślad. Nie wolno nic ruszać, powiedziałam. Panie Sanders, niech się pan postara uspokoić, a pani może zejdzie na dół i sprowadzi kierownika. Skierowałam się do pani Trollope. Zostałam w pokoju, klęcząc przy ciele pani Sanders. Ani mi w głowie było zostawić Sandersa samego. Muszę jednak przyznać, że jeśli udawał rozpacz po śmierci żony, robił to po prostu wspaniale. Stał jak rażony gromem, jakby ogłuszony niedowierzaniem, przerażeniem. Kierownik przybiegł natychmiast. Przeglądał pokój, po czym poprosił nas o wyjście i zamknął pokój, zabierając klucz ze sobą. Zszedł na dół i wezwał policję. Zdawało się, że upłynęły wieki, zanim przyjechała ekipa dochodzeniowa. Trwało to tak długo, gdyż ktoś uszkodził linię telefoniczną, jak dowiedzieliśmy się potem. Kierownik, nie mogąc się dodzwonić, wysłał posłańca na posterunek, a z zakładu jest kawałek drogi do miasta przez wrzosowiska. Tymczasem pani Carpenter dała się nieźle we znaki, była ogromnie zadowolona, że jej proroctwo do 3 razy sztuka sprawdziło się tak szybko. Sanders wyszedł przed dom, gdzie chodził, trzymając się za głowę, jęcząc i okazując swoją rozpacz na wszelkie możliwe sposoby. Wreszcie przyjechała policja. Poszli na górę wraz z kierownikiem i Sandersem. Później przysłano po mnie. Gdy wyszłam do pokoju, inspektor siedział przy stole i coś pisał. Wyglądał na inteligentnego człowieka i spodobał mi się od razu. Panna Jane Marple? Zapytał. Tak. Dowiedziałem się, że była pani obecna w chwili, gdy naleziono ciało zmarłej. Opowiedziałam mu dokładnie wszystko, czego byłam świadkiem. Odniosłam wrażenie, jakby inspektor odetchnął z ulgą, że znalazł się wreszcie ktoś, kto na zadane pytania odpowiadał zwięźle i rzeczowo. Wyobrażałam sobie, co musiał przejść przy zeznaniach Sandersa i gadatliwej panny Trollope, która pewnie, nie mogąc zebrać myśli w logiczną całość, zalała go potokiem słów. Moja matka zawsze mi powtarzała, że szanująca się kobieta nie powinna okazywać emocji publicznie. Od tego jest dom. Stare, dobre czasy, mruknął pod nosem Sir Henry. Gdy skończyłam, inspektor podziękował mi i polecił spojrzeć jeszcze raz na ciało, by sprawdzić, czy leży w tej samej pozycji jak w chwili, gdy weszliśmy do pokoju pierwszy raz. Chciał się upewnić, czy nikt go nie ruszał. Wyjaśniłam, że powstrzymałam od tego Sandersa. Inspektor skinął głową z aprobatą. Zdaje się, że bardzo przeżył śmierć żony, zauważył. Tak, chyba tak, odparłam. Inspektor spojrzał na mnie badawczo, choć starałam się, jak mogłam, by wypadło to zupełnie naturalnie, bez żadnego nacisku na chyba. Możemy więc przyjąć, że zastaliśmy sytuację dokładnie tak, jak pani po wejściu tutaj za pierwszym razem? Raczej stwierdził, niż zapytał. Tak, z wyjątkiem kapelusza. Co ma pani na myśli? Spytał gwałtownie. Wyjaśniłam mu, że poprzednio kapelusz leżał na głowie nieszczęsnej pani Sanders, podczas gdy teraz spoczywał obok ciała. Sądziłam, że podczas oględzin któryś z policjantów odłożył go na bok, ale inspektor zaprzeczył. Nic do tej pory nie zostało ruszone, ani nawet dotknięte. Stanął obok mnie i spoglądał na nieruchomą postać, marszcząc w zamyśleniu czoło. Gladys Sanders ubrana była w płaszcz koloru czerwonego wina z szarym futrzanym kołnierzem. Czerwony, pilśniowy kapelusz, rzecz raczej niedroga, leżał tu przy głowie na podłodze. Inspektor przyglądał się przez chwilę, a jego zmarszczone czoło zdradzał, że myśli na czym intensywnie. Przypomina pani sobie, czy nie zauważyła kolczyków w uszach ofiary? A może nosiła je za życia od czasu do czasu? Zapytał w końcu. Całe szczęście, że mam zwyczaj obserwować wszystko dokładnie. Pamiętam doskonale, że dostrzegłam błysk drobnych pereł pod rondem kapelusza, choć nie przyglądałam się temu specjalnie w tamtej tragicznej chwili. Byłam jednak na tyle pewna, że na pytanie inspektora odpowiedziałam twierdząco. To przesądza sprawę. Kasetka z biżuterią, aczkolwiek niezbyt wartościową, jak mi się wydaje, zniknęła. Ściągnięto również pierścionki z palców ofiary. Zabójca zapomniał o kolczykach. Wrócił po nie zapewnie, choć morderstwo zostało już odkryte. Stalowe nerwy ma ten osobnik. A może? Urwał, rozglądając się wokół. Może był tu przez cały czas. Rozwiałam to przypuszczenie, mówiąc, że sama zaglądałam pod łóżko, a wezwany kierownik sprawdził również, czy nie ma nikogo w szafie. Poza tym nie było tu żadnej możliwej kryjówki. Wprawdzie półka na kapelusze była zamknięta na klucz, ale jest taka mała, że nie pomieściłaby człowieka.
Inspektor kiwał w skupieniu głową w trakcie moich wyjaśnień. Biorę pani słowa za pewnik, stwierdził. Wobec tego musiało być tak, jak powiedziałem. Wrócił tu po morderstwie. Cóż za brawura. Ale kierownik zamknął drzwi na klucz i wziął go ze sobą. To nic. Dostał się tutaj schodami przeciwpożarowymi przez balkon. Został spłoszony, gdy państwo weszliście do pokoju. Uciekł przez balkon, a gdy wszyscy opuściliście pokój, wszedł z powrotem, by dokończyć robotę. Pan jest pewny, że zabił ją złodziej? Na to wygląda, prawda? Odparł inspektor, ale jakaś nutka w jego głosie zdradziła, że ta wersja niezbyt go przekonuje. Czułam, że nie dowierza Sandersowi w roli zrozpaczonego wdowca i to mnie pocieszało. Muszę się przyznać, że w sprawie Sandersa miałam ideę fix, jak mawiają nasi sąsiedzi po drugiej stronie kanału. Wiedziałam, że próbował wysłać żonę na drugi świat i mojej opinii o nim nic nie mogło zmienić. To był po prostu łajdak. Chociaż jego rozpacz była tak świetnie odgrywana, że dałam się zwieść pozorom. Po rozmowie z inspektorem ogarnęły mnie jednak wątpliwości. Ani rusz nie mogłam sobie wyobrazić, by Sanders ryzykował tak wiele, wracając po kolczyki. Nie widziałam w tym żadnego sensu. A przecież to inteligentny, logicznie myślący człowiek. Dlatego właśnie był tak niebezpieczny. Panna Marble przerwała na moment i powiodła wzrokiem po zebranych. Pewnie widzicie już, do czego zmierzam. Tak często zdarza się to, co najmniej prawdopodobne. Byłam pewna i to mnie zaślepiło. Zaskoczyło mnie zupełnie. Zostało bowiem ustalone bez żadnej wątpliwości, że Sanders miał niepodważalne alibi na czas zbrodni. Pani Bountry nie zdołała powstrzymać ją do krzyku rozczarowania. Panna Marple zwróciła się w jej kierunku. Wiem, droga pani, że nie tego pani oczekiwała, gdy zaczynałam opowiadać. Ja także nie, proszę mi wierzyć. Ale fakty są faktami i musi się je respektować, nawet jeśli trzeba zaczynać wszystko od początku. W głębi serca czułam, że zabójcą jest Sanders i nic nie było w stanie zachwiać mojego przeczucia. Myślę, że zechcecie państwo teraz usłyszeć, jak przedstawiały się owe fakty. Jak już wiecie, pani Sanders spędziła popołudnie ze znajomymi grając w brydża. Wyszła od Mortimerów około kwadrans po szóstej. Droga do zakładu mogła jej zająć 15 minut lub nieco mniej, gdyby szła powoli. Wobec tego musiała wrócić mniej więcej o 6:30. Nikt nie zauważył, weszła więc pewnie bocznym wejściem i poszła wprost na górę. Tam przebrała się, gdyż jej futerko i spódnica, w której była na brydżu, wisiały w szafie. Szykowała się prawdopodobnie znów do wyjścia, gdy padł cios. Bardzo możliwe, że w ogóle nie zauważyła napastnika. Zmarła natychmiast. Woreczek napełniony piaskiem jest śmiertelną bronią, jeśli uderzy się z dużą siłą. Wygląda na to, że morderca czekał już w pokoju ukryty w jednej z szaf. A teraz co tyczy się Sandersa. Wyszedł około 5:30 lub trochę później. Zrobił zakupy w sklepach i około 6:00 zaszedł do hotelu Grand Spa, gdzie spotkał dwóch kolegów. Z nimi właśnie wrócił do uzdrowiska. Grali w bilard i wypili po kilka drinków. Od 6:00 byli stale razem i towarzyszyli Sandersowi do zakładu, gdzie rozstali się na moment, gdy Sanders podszedł do pani Trollope i mnie, by zamienić parę słów. To było, jak już mówiłam, około kwadrans przed 7:00. W tym czasie jego żona już nie żyła. Osobiście rozmawiałam z tymi kolegami Sandersa. Niezbyt mi przypadli do gustu, zachowali się dość grubiańsko, ale jednej rzeczy byłam absolutnie pewna. Mówili niewątpliwie prawdę, że Sanders przez cały czas przebywał razem z nimi. Tymczasem odkryto jeszcze jeden fakt. Otóż w trakcie brydża pani Sanders otrzymała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako Leavenworth. Wszyscy twierdzili, że po rozmowie z nim była wyraźnie podekscytowana i ucieszona. Dwa razy nawet popełniła poważne błędy w grze. Uwagę miała rozproszoną i w końcu wyszła od Mortimerów wcześniej niż się spodziewano. Zapytano Sandersa o takiego znajomego żony. Ten jednak przysięgał, że nigdy nie słyszał o kimś takim. Ona również dziwiła się podobno słysząc to nazwisko, a jednak wróciła do gry uśmiechnięta i podniecona. Wydaje się więc, że ktokolwiek to był nie podał z początku swego prawdziwego nazwiska, a to już budziło podejrzenia. W sprawie więc wzięły górę dwie teorie. Pierwsza z włamywaczem na tle rabunkowym, choć wydawało mi się to mało prawdopodobne. I druga o rzekomym spotkaniu pani Sanders z tajemniczym Leavenworthem. Czy wszedł potajemnie do jej pokoju schodami przeciwpożarowymi? Może pokłócili się i ten zaatakował ją znienacka? Panna Marble przerwała na chwilę. I jakie jest końcowe rozwiązanie? Niecierpliwił się Sir Henry. Ciekawa jestem, czy ktoś z państwa zgadnie, podała rzecz do dyskusji starsza pani. Ja nawet nie próbuję, rzekła pani Boundary.
Szkoda, że Sanders miała alibi nie do podważenia. W każdym razie musiało takie być, skoro nic pani nie udowodniła. Aktorka pokiwała głową, potrząsając wspaniałymi lokami. Ale dlaczego ta półka na kapelusze w szafie była zamknięta? Zapytała. Brawo, kochanie, wykrzyknęła panna Marple. Mnie to też zastanawiało. Wyjaśnienie jednak było bardzo proste. Ta biedaczka schowała tam parę haftowanych pantofli i chusteczki do nosa, które miały być prezentem od niej dla męża na gwiazdkę. Nie chciała, by przedwcześnie zobaczył upominki, które sama haftowała. Zamknęła więc tę część szafy na klucz. Znaleziono go potem w jej torebce. Och, aktorka najwyraźniej rozczarowała się. Więc nie było w tym nic ciekawego. Ależ przeciwnie, sprostowała panna Marple. Ten zamknięty schowek na kapelusze był jedynym znaczącym faktem. Faktem, który pokrzyżował plany mordercy. Wszyscy zebrani wlepili wprost oczy w starszą panią. Ja sama nie mogłam tego dostrzec przez 2 dni, podjęła znowu panna Marple. Głowiłam się i głowiłam, aż nagle przejrzałam. Wszystko stało się jasne. Poszłam wtedy do inspektora z prośbą, by zgodził się przymierzyć jedną rzecz. Zrobił to. Cóż takiego miał przymierzyć? Poprosiłam go, by spróbował włożyć na głowę pani Sanders kapelusz, który leżał przy jej zwłokach. Oczywiście nie udało mu się tego zrobić. Kapelusz nie pasował, gdyż to nie był jej kapelusz. Pani Bantry była zupełnie zdezorientowana. Ale przecież przedtem widzieliście go na jej głowie. Nie, nie na jej. Panna Marple czekała chwilę, pozwalając tym samym zrozumieć wszystkim sens tego, co powiedziała. Potem ciągnęła. Przyjęliśmy w ciemno, że to zginęła biedna Gladys, a przecież nikt nie widział jej twarzy. Jak pamiętacie, leżała twarzą do podłogi, a kapelusz zasłaniał ją dodatkowo. Ale jednak ją zabito. Tak, tylko trochę później. W momencie, gdy telefonowaliśmy po policję, Gladys Sanders była cała i zdrowa. Myśli pani, że ktoś inny udawał nieboszkę? Przecież pani dotknęła ciała wtedy w pokoju. Była martwa, z całą pewnością. Raz jeszcze potwierdziła panna Marple. Do licha ciężkiego, żachnął się pułkownik. Nie można chyba zdobyć nieboszczyka, kiedy się zechce. Poza tym, co by potem zrobił ten Sanders, no, z tymi pierwszymi zwłokami. Zaniósł, skąd je zabrał, wyjaśniła panna Marple. To był okrutny plan zbrodni i świetnie przeprowadzony. Wpadł na to, gdy słuchał naszej rozmowy z paniami Carpenter i Trollo po śmierci pokojówki Mary. Jej zwłoki, dlaczego nie użyć ich do własnych celów? Pamiętacie, że sypialnia Sandersów znajdowała się wśród pokojów dla służby. Pokój Mary zaś oddzielały zaledwie 2 pomieszczenia. Z zakładu pogrzebowego spodziewano się kogoś raczej o późnej godzinie. I na to liczył morderca. Przeciągnął ciało Mary balkonem, włożył na nie suknię żony i jej obszerny czerwony płaszcz. A gdy sięgnął po kapelusz, spostrzegł, że ta część szafy jest zamknięta. Mógł zrobić tylko jedno. Przyniósł jakiś kapelusz z pokoju pokojówki. Liczył na to, że nikt nie zauważy takiego szczegółu. Woreczek z piaskiem położył obok ciała. Potem wyszedł, by przygotować dla siebie niepodważalne alibi. Zadzwonił do żony, podając się za Lillian Worfa. Nie wiem, co jej powiedział, ale ona była taka łatwowierna. Wymógł jednak na niej, by opuściła towarzystwo i wyszła wcześniej. Miała nie wracać do domu, ale spotkać się z nim około 7 w pobliżu schodów przeciwpożarowych. Prawdopodobnie skusił ją obietnicą jakiejś miłej niespodzianki. On zaś wraca z kolegami i aranżuje wszystko w tym celu, by panna Trollope wraz ze mną udała się do ich pokoju i odkryła zbrodnię. Udawał nawet, że chce odwrócić ciało i to ja go powstrzymałam. Potem przyjeżdża policja, a on, udając wielką rozpacz, wychodzi chwiejnym krokiem na zewnątrz, by dojść do siebie po przeżytym szoku. Nikt nie pyta go o alibi po śmierci żony. Tymczasem on spotyka się z nią, prowadzi schodami przeciwpożarowymi na górę do ich pokoju. Być może wcześniej uprzedza, że zastanie tam ciało zmarłej pokojówki. Ona pochyla się, a on wyjmuje woreczek z piaskiem i uderza. Och Boże, nawet teraz, gdy o tym myślę, robi mi się niedobrze. Potem szybko zdejmuje z zabitej ubranie i wiesza do szafy, a ją ubiera w rzeczy, które miała na sobie ta biedaczka Mary. Ale kapelusz nie pasuje. Mary miała krótkie włosy, natomiast Gladys Sanders bardzo bujny, upięty węzeł na karku. Sanders musi położyć kapelusz obok ciała. Ma nadzieję, że takiego drobiazgu nikt nie zauważy. Po zabiciu żony przenosi ciało pokojówki z powrotem do jej pokoju, układając wszystko tak, jak było. To wprost niewiarygodne, zdziwił się dr Lloyd. Takie ryzyko. Przecież policja mogła przyjechać wcześniej niż przewidywał. Proszę pamiętać, że linia telefoniczna była uszkodzona, przypomniała panna Marple.
Z pewnością to też była jego robota. Tak więc nie spodziewał się policji zbyt wcześnie. Policjanci po przybyciu rozmawiali najpierw z kierownikiem hotelu, zanim wezwali pierwszych świadków. I tu był największy błąd. Zaprzepaszczono tym samym szansę, że ktoś z nas mógłby zwrócić uwagę na różnicę między ciepłotą ciała martwego od 2 godzin, a tego, które było martwe od 2 zaledwie pół godziny. Ale Sanders liczył na to, że ani ja, ani pani Trollope nie zwrócimy na to uwagi, gdyż nie będziemy się na tym znały. Doktor Lloyd pokiwał głową. Czas morderstwa miał być stwierdzony przez naocznych świadków na około za 15:07, jak sądzę, powiedział. W rzeczywistości zbrodnię popełniono o 7 lub parę minut po 7. Lekarz mógł zbadać zwłoki najwcześniej o 7:30. Różnica 15 minut jest tak mała, że lekarz nie byłby w stanie jej stwierdzić. Ale mnie powinno to uderzyć, rzuciła panna Marple. Wtedy w pokoju badałam tętno i jęłam tę biedaczkę za rękę. Była zimna jak lód. Potem zaś inspektor mówił o zmarłej, jakby zginęła tuż przed naszym wejściem do pokoju Sandersów. I ja nie skojarzyłam tych faktów. Myślę, że pani tak dużo dostrzegła panu Marble, pocieszył ją sir Henry. Ta sprawa musiała się zdarzyć, zanim jeszcze zacząłem pracować w policji. Nie znam jej nawet ze słyszenia. Co się stało dalej? Sandersa powieszono, ostro rzuciła panna Marple. Nigdy nie żałowałam, że przyczyniłam się do wymierzenia mu sprawiedliwej kary. I tracę wprost cierpliwość, gdy dzisiaj ludzie mają humanitarne skrupuły co do najwyższego wymiaru kary. Zacięta twarz starszej pani rozpogodziła się, gdy zaciągnęła dalej. Często robię sobie gorzkie wymówki, że nie zdołam uratować życia tej biedaczki. Ale któż słuchałby podejrzeń staruszki, której coś wpadło do głowy? A zresztą kto to wie? Może i lepiej, że umarła, gdy była szczęśliwa, niż gdyby miała żyć dalej rozgoryczona i odarta ze złudzeń na świecie, który znienacka stał się tak okrutny. Kochała tego łajdaka i ufała mu i nigdy nie ujrzała jego prawdziwego oblicza. Cóż, wobec tego to było chyba rzeczywiście lepiej, poparła ją Jane Heller. Z pewnością lepiej. Sama chciałabym... Aktorka urwała nagle, nie kończąc zdania. Panna Marple spojrzała na tę sławną, piękną, uwielbianą Jane i pokiwała leciutko głową. Rozumiem, kochanie, rzekła go tym głosem. Rozumiem.